Tajemnicza seria zdjęć z 1971 roku miała zostać wykonana z amerykańskiego okrętu podwodnego USS Trepang SSN-674 podczas podróży między Islandią i arktyczną wyspą Jan Mayen. Wielu specjalistów twierdzi, że zdjęcia są dowodem na tajne testy amerykańskich samolotów, jednak badacze UFO uważają, że fotografie przedstawiają statki obcych, które poszukują źródeł ropy. Niejaki Alex Mistretta, badacz zjawisk paranormalnych, analizował zdjęcia po tym, gdy pojawiły się one po raz pierwszy we francuskim czasopiśmie Top Secret. Mistretta twierdzi, że dotarł do źródeł informacji, które przekazały mu, że fotografie oryginalnie powstały z pokładu amerykańskiej łodzi podwodnej. Informacje dodane na fotografiach zdają się potwierdzać te przypuszczenia. Napis na jednym z nich ma brzmieć: oficjalna fotografia nie do publikacji. A na jeszcze innej: niezatwierdzony do ujawnienia certyfikat bezpieczeństwa SSN-674, sankcja karna. Internetowy analityk Bill Smiley zasugerował, że wbrew pozorom wszystkie fotografie mogą przedstawiać dokładnie ten sam obiekt, który jest zdolny do zmiany kształtu. Z kolei następny specjalista od UFO, Nigel Watson, uważa, że zdjęcia zostały wykonane w odstępach czasu przez różnych świadków i w różnych częściach świata. Jego zdaniem cała historia z łodzią podwodną to jedna wielka bzdura. Zgodnie z jego słowami, statki powietrzne w kształcie walca były w Stanach Zjednoczonych często zgłaszaną obserwacją na niebie od 1896 roku. O podobnych zjawiskach usłyszał od Eskimosów Benjamin Trueblood, amerykański pacyfista podczas swojej wyprawy polarnej w 1908 roku. Mimo iż rzeczone fotografie nie są niczym przełomowym, to mogą stanowić kolejny dowód na obserwację obiektów pozaziemskich przez wojsko Stanów Zjednoczonych. Negowanie tego faktu na przestrzeni lat doprowadziło do pojawiania się wielu mitów pokroju słynnej strefy 51. Jednak czy zdjęcia z USS Trepang SSN-674 rzeczywiście przedstawiają pojazd powietrzny obcej cywilizacji? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.